Szanowni Państwo, w naszym muzeum gościł pan Marek Wleciałowski, zawodnik i trener piłkarski Ruchu Chorzów. Dziś opowie nam o kilku swoich wspomnieniach związanych z klubem. Serdecznie zapraszamy. Bardzo nam miło, Marku, że przyjąłeś nasze zaproszenie tutaj do Muzeum w Chorzowie, gdzie przygotowaliśmy wystawę z okazji setnej rocznicy klubu sportowego, którego jesteś bardzo ważną postacią, wieloletnim piłkarzem, trenerem. Dużo by mówić, natomiast spotkaliśmy się tutaj dlatego, że to wyjątkowy moment rzeczywiście, te 100 lat. I też gdy wpiszesz w te lata swoją działalność, aktywność, na pewno wiele myśli przychodzi ci te rocznice do głowy. Chciałbym cię zapytać najpierw, tak ogólnie, czym jest dla ciebie Ruch Chorzów? Bardzo mi miło przede wszystkim, że możemy się tutaj spotkać, porozmawiać. Mówiąc o mnie, tutaj wiele takich miłych słów użyłeś. Dziękuję bardzo. Ruch Chorzów to jest klub, ale tak naprawdę to jest pewnie, jestem przekonany, coś więcej niż klub. I tak naprawdę na co dzień być może się o tym tak nie myśli, aż tak bardzo szczegółowo, czy nie rozpatruje się tej kwestii, czym jest ten klub, ale to właśnie dzięki temu, że tutaj przyszedłem i tak się nie wgłębiając, bardzo po prostu rozejrzałem, przyjrzałem się tej wystawie i tak naprawdę natychmiast się pewne obrazy otwierały we mnie. Otwierały się wspomnienia, otwierały się postaci przede wszystkim, czyli ci ludzie, z którymi byłem na boisku, czy poza boiskiem, ale w kontekście klubu. I to dla mnie klub to jest właśnie przede wszystkim ludzie i ci, którzy tworzyli sukcesy tego klubu i tworzyli wartość tego klubu, tej społeczności. I to jest taka najważniejsza myśl, która mi przychodzi w tej chwili. Takim jeszcze elementem, którego nie można pominąć w kontekście klubu, to trzeba to bardzo mocno powiedzieć, to też kibice, bo oni tworzą społeczność i dopełniają całość tego całego, jak to nazywam, wydarzenia, jakim jest aura tej magii. Tak. No to jest ważna rzecz oczywiście. Zresztą powiedziałeś rzecz bardzo ważną. Klub to ludzie oczywiście. Ludzie, to zarówno ci, którzy znajdują się na murawie, czy na ławkach trenerskich, czy na zapleczu, jak przede wszystkim kibice. Nie ma sensu mówić o sporcie, abstrahując od relacji międzyludzkich, prawda? Od spotkań, od tych wszystkich zachwytów, które się pojawiały od początku życia, gdy oglądaliśmy naszych bohaterów. I tu mam do ciebie kolejne pytanie, mianowicie tych wszystkich sukcesów, które odniosły się z Ruchem, który sprawił w tobie największe wzruszenie. Który moment był tym takim, no, który jest jednym z najpiękniejszych wspomnień twojej kariery sportowej, gdzie miałeś świadomość, że razem właśnie z tym zespołem ludzi odniosłeś sukces, na który byś wskazał? Ja przyglądając się swojej ścieżce zawodniczej, nie mam takiego patrzenia, że ja jakiś sukces odniosłem, że ja jakieś trofeum zdobyłem, ponieważ aż tak tego nie wiem, w kontekście oczywiście globalnym, krajowym tego nie było, w kontekście tych wszystkich zawodników, którzy tutaj grali i osiągali naprawdę wielkie sukcesy. Więc ja bardziej patrzę na wydarzenia, na te takie niesamowite sytuacje, tutaj przede wszystkim w imieniu, myślę, że tą ścieżkę walki w Pucharze Intertoto i awans do finału Pucharu Intertoto. Takie jako dla zawodnika na pewno było to wielkie doświadczenie i wspaniała przygoda. Można to nazwać sukcesem, prawda? Z pewnością.
też udział w zdobyciu Pucharu Polski, też odbierał to jako no, jakąś tam cząstkę pewnie mnie w tym wszystkim, prawda? Z pewnością też walka o Mistrzostwo Polskie, która de facto zakończyła się trzecim miejscem na podium, prawda? Ale to też jest jakiś taki sukces, ponieważ kojarzę to przede wszystkim z jakąś taką dobrą atmosferą w zespole, dobrą jakością w sensie piłkarskim i takim dobrym czasem dla klubu. No, zresztą mówisz tego klubu także kapitanu, dobrze wiesz, że czy nie wygrywa pojedynczy zawodnik, nawet wybitna indywidualność, że zawsze to jest drużyna i jeżeli ta atmosfera jest jak trzeba, to nawet przy niesprzyjających okolicznościach drużyna wyrzesza z siebie więcej niż złożona załóżmy z indywidualności, które nie potrafią ze sobą współpracować. To jest bardzo istotne. Ja tak zawsze postrzegałem też ruch od początku, kiedy jako historyk kibic, kiedy sięgałem do chwili jego powstania, kiedy wiedziałem, że on zawsze powstawał w takiej trosce o tworzenie wspólnoty i ta wspólnota wokół tego klubu bardzo rosła, rosła w siłę, a była przecież wspólnotą przemysłowej miejscowości, jednej z dziesiątków innych miejscowości, w której właściwie trudno było w okresie międzywojennym, zaraz po wojnie, o jakikolwiek inny sposób marzenia o sukcesie, jak nie przez właśnie sport. Zresztą nie tylko, nawiasem mówiąc, piłkę nożną, bo w Wielkich Hajdukach, Chorzowie, kilka innych dyscyplin, które zresztą reprezentował również Much, to były dyscypliny na znaczącym polskim poziomie. Mam pytanie do ciebie następujące. Twoje pierwsze, jakie pamiętasz, wspomnienie związane z Muchem? Moje pierwsze wspomnienie z pewnością było związane z pewnym wydarzeniem takim. No, byłem chłopcem, chodziłem do szkoły 32 tutaj w Batorym. No, nie było innej możliwości, jak tylko spędzania, jak to się mówi, na placu i grania w piłkę. I nie dlatego, żebym tęsknił za jedną możliwość, tylko to było coś pięknego. I jeszcze zanim powstała, czy już była szkoła sportowa przy Ruchu Chorzów, to moje tam na poziomie pierwszej, drugiej klasy. Gerard Cieślik mieszkał w Chorzowie Batorym i on tak właśnie chodził na ten plac i mówi, chodźcie, przyjdźcie, pogracie. I my tak naprawdę, on otworzył tutaj tą naszą, jak to się mówi, Batorym, tysiąclatkę, salę gimnastyczną i w zimie można było tam przyjść na treningi do Cieślika. To było coś takiego, co było tak naprawdę u zarania takiego właśnie na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej. No właśnie, ten, wtedy już zapragnąłeś, bo zdawałeś sobie sprawę, kim jest Cieślik, prawda? Bo to był bajkla, właściwie wiedzieliśmy, kto to jest. Potem musiała ta wiedza w tobie jeszcze narastać, prawda? Kiedy dorastałeś w tym samym mniej więcej czasie, ja dorastałem, oczywiście nie grając, ale kibiciując. I ten moment, kiedy pomyślałeś sobie, dobra, chciałbym być zawodnikiem. Czy pamiętasz, jaki to był moment, jak to się stało w tym momencie tak naprawdę? Uwierzyłeś, że to może być twoja przyszłość? Tak naprawdę ta moja droga, ona była nie taka, można powiedzieć, oczywista, jakby można było na pierwszy rzut oka to widzieć. Bo ja i w międzyczasie w Konstalu grałem w Stadionie Śląskim, do AKS-u Chorzów jeszcze w trzeciej lidze wczesnej grałem i tak naprawdę w momencie uznałem, że jakakolwiek szansa dla mnie jest bycia graczem, bo to jest też ważne sformułowanie, być piłkarzem, to już nie jest, to nie każdy jest piłkarzem. Tak. Wielu jest zawodników, ale nie każdy jest piłkarzem, tak bym to powiedział. Żeby zostać graczem, piłkarzem być może w przyszłości, to w momencie, kiedy Ruch Chorzów zdobywał Mistrzostwo Polski pod wodzą trenera Jerzego Wyrobka i po tym sezonie zostałem zaproszony do tej drużyny z AKS-u Chorzów. A powiedziałeś rzecz, która dla uważnych, którzy będą śledzić nasze spotkania, nasze filmy, będzie się powtarzała. Mówił o tym też Antoni Piechniczek, z którym rozmawiałem w Wiśle, jak
wydobywa go spośród wszystkich chłopaków grających na wojsku jego nauczyciel, prawda? Tam musi być ten ktoś, kto by z tym okiem zwraca uwagę, że spośród tych 20 chłopców ci trzej na przykład to są tacy, którym się warto przyjrzeć. I to jest też fenomen, myślę, rzeczywiście naszego klubu, że przez te 100 lat, jak to często podkreślamy, na przestrzeni bardzo niewielkiej, kilku ulic zaledwie, kształtowały się talenty dziesiątek ludzi, wspaniałych piłkarzy. Jesteśmy sąsiadami, byliśmy sąsiadami Cieślinka, no przede mną mieszkał Drzewiecki, mijało się Wyrobka, prawda? To nie były abstrakcyjne postacie, takie nieosiągalne, prawda? Dzisiaj spotkać gwiazdy to już niesamowita historia, a wtedy szło się po prostu ulicą, szło się do Domu Kultury Batory, wtedy jeszcze Zakładowego, szło się oczywiście na stadion i cały czas człowiek był w przestrzeni tej piłki. Moim sąsiadem był wyjątkowy kibic też Ruchu Chorów, Bogdan Karus, który znał wszystkie nazwiska na pamięć wcześniej niż ja, tylko odrobinkę starszy. Moim uczniem w jakimś momencie został Wojtek Kuczok. Myśmy wszyscy, obojętnie jakie mieliśmy, ile mieliśmy lat, jaka była między nami różnica, ale mieliśmy zawsze tą przestrzeń wspólną, to byli bohaterowie naszych młodych, a potem też starszych, dojrzalszych lat. Jestem ci bardzo za tą krótką refleksję wdzięczny. Za chwilkę jeszcze będziesz miał się okazję podzielić jedną myślą, ale to już poniekąd po naszej rozmowie. Na koniec chcę zapytać cię jeszcze o to, co uważasz ruch dał temu miastu, jakim jest Chorzów, czy tej dzielnicy, jakim jest Chorzów Batory? W takim moim odczuciu myślę, że takim pierwszym czynnikiem jest otwarcie tego miejsca, mówiąc wprost, na świat. Ponieważ wiemy o tym obaj doskonale, że to jest miejsce ludzi ciężkiej pracy, ludzi, którzy tak naprawdę nieraz z narażeniem życia wykonywali swoją pracę. Mówimy tutaj o hucie, mówimy o kopalniach i tak dalej, prawda? A klub i sport, i piłka nożna na tym poziomie, jaki osiągnął klub, on przyniósł tutaj coś niesamowitego w znaczeniu emocji, w znaczeniu pewnej rozpoznawalności tego miejsca. Ja bym tutaj dodał też również pewnego stylu i etosu pracy, takiego właśnie związanego ze sportem, ponieważ to tutaj wychowywało się wielu wybitnych trenerów późniejszych, prawda? To tutaj miało miejsce jakby zalążek wielu wybitnych zawodników, którzy potem podeszli się na cały świat, niemalże, prawda? Ale tutaj ja wrócę do tej takiej rozpoznawalności tego miejsca ze względu na właśnie taki bardzo specyficzny sposób pracy i takiej umiejętności wychwytywania tych talentów, którzy, jak to się mówi, na ulicy oni przewijali się i byli, że tak powiem, tych podwórek, tych boisk, tych klepaków i jeszcze jakby nazwać, tutaj mnóstwo było i stamtąd ci ludzie się wywodzili. Byli normalnymi, zwykłymi ludźmi, ale tak naprawdę przez klub stali się kimś więcej niż właśnie tymi ludźmi, mieszkańcami tego miejsca. Zwróciłeś uwagę na rzecz, która pięknie pointuje naszą rozmowę. Teraz właściwie do mnie to dociera. Niby powinienem o tym wiedzieć już od kilku dekad i tak nie wiedziałem, ale dziś o tym, co powiedziałeś, z całą mocą. O tym nigdy nie myślałem w ten sposób, że ciężka praca ludzi tego miasta, hut, kopalń, innych zakładów, naprawdę ciężka. To, że oni wykuwali to swoje codzienne życie w ogromnym pocie i ryzykując, to też niebezpieczna praca. Ona sprawiała, że ci chłopcy, którzy potem przechodzili na boiska, a potem na stadiony, doskonale wiedzieli, że ta praca jest gwarantem sukcesu, że bez niej nie ma nic, że oni wyrastali w środowisku pewnego etosu pracy, gdzie widzieli tą pracę swoich rodziców, swoich sąsiadów i nie mieli złudzeń, że jeżeli nie dadzą z siebie wszystkiego, to nic się nie uda. I teraz, kiedy z kolei ci chorzowianie widzieli zawodników, którzy dają z siebie wszystko, jakby znowu sami niejako ładowali akumulatory i przekonywali się, że ta ciężka praca to jest coś, to jest wartość, że to się nie zawsze przekuwa, tak jak powiedziałeś, na sukcesy. Sukcesy przychodzą od czasu do czasu, ale na pewno, na pewien kręgosłup
moralny, na pewien styl i etos życia. I głęboko jestem przekonany, że wkład Kukorzów w 100 lat naszego miasta to jest właśnie taki. A on wyrasta z etosu pracy ten klub i on ten etos pracy wzmacnia. Bardzo Ci, Marku, za tą rozmowę dziękuję. Serdecznie Ci dziękuję za przyjście do naszego muzeum. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać. Cześć. Ja również bardzo dziękuję, ponieważ te spotkanie naprawdę odświeżyło mi wiele takich dobrych wspomnień. Bardzo się cieszę. Dzięki. Spotykałem się z Antonim Nierobą. Czesław Suszczyk też był trenerem jakiś czas w klubie, więc miałem możliwość go poznać i obcować z nim. Eugeniusz Werch, oczywiście niesamowita postać. Bernard Bem, który przez lata był kierownikiem drużyny i też jako człowieka go poznałem, coś zapadał swoją osobowością w pamięć. Jan Rudnow, jak najbardziej do dzisiaj z wielkim szacunkiem mogę powiedzieć, że niesamowita postać. Pan Antoni Piechniczek, trener Antoni Piechniczek, który tutaj można powiedzieć miał swoje pierwsze kroki w piłce i wyszedł w świat, który tak naprawdę to on ten świat zdobył. To jest coś niesamowitego. Do dzisiaj każde spotkanie z panem Antonim to jest niesamowite przeżycie i doświadczenia. Każda rozmowa na temat piłki to jest kopalnia inspiracji i wiedzy. I oczywiście myślę, że na szczycie tej grupy trzeba tutaj o panu Gerardzie Ciśniku powiedzieć, który tutaj jakby jest ikoną, jest fundamentem i takim jakby punktem zaczepienia i łącznikiem wielu pokoleń piłkarzy. Tutaj mamy starszą tą reprezentację z lat 69-89 i tutaj już mogę mówić o również panu Jerzym Wyrobku. Taka mi się podczas naszej rozmowy skojarzyła taka historia związana z tym, że on przyjechał z Niemiec, jeszcze nie był trenerem Ruchu Chorzów, a w Batorym jako sąsiedzi mieszkaliśmy, a ja jako młody chłopak z kumplami graliśmy te przysłowiowe wetki, a on ze swoim bratem i z kumplami też gdzieś tam chodził na boisko i tam nawet kilka razy między żeśmy się spotkali, to było niesamowite, że to człowiek, który po prostu z krwi i kości przesiąknięty piłką i tak naprawdę pogoda, serce na dłoni, tak by można było powiedzieć, prawda? Z panem Piotrem Drzewickim też się znam do dzisiaj za każdym razem spotkania przesympatyczne, prawda? Albin Wira, który też ja jeszcze właśnie w tej drużynie mistrzowskiej z 89 roku go obserwowałem jako kibic, no to był dla mnie takim właśnie prawdziwym mózgiem drużyny, takim jakby takim wzorcem, jak środkowy pomocnik powinien się zachowywać i jak powinien tą drużynę, że tak powiem, sterować. Ryszard Kołodziejczyk, Jan Beniger, też niesamowita postać. Dariusz Fornala, który tutaj w tym drużynie się znalazł, a potem jeszcze w tym okresie późniejszym ważną funkcję pełnił. Krzysztof Warzycha, to też jest taka sytuacja niesamowita, bo miałem właśnie też przyjemność, zaszczyt, tak to trzeba nazwać, wchodząc jako młody zawodnik, obrońca do drużyny i w każdym treningu, no to było to niesamowicie, traktowałem niemalże ambicjonalnie, żeby, że tak powiem, stworzyć taki opór, takie, że tak powiem, ciśnienie na Krzyśku, żeby miał trudność. Czasem się wkurzał, że tak powiem, może czasem za ostro, ale krótko to było, bo później właśnie poszedł w świat, prawda? Józef Nowak, który jest niesamowitym człowiekiem i każdy wejście jego do szatni to jest albo śmiech, albo jakaś tam powiedzmy strach, albo coś niesamowitego tworzącego atmosferę. I tutaj Mietę Krzewczyk, który też no coś niesamowitego w swoim okresie gry, Tadeusz Małnowicz. No i tutaj mamy tą ostatnią drużynę, w której no, zawsze przyjemność się również znaleźć. I tutaj można powiedzieć, że to jest grono bardzo bliskich przyjaciół, znajomych. Z każdym niemalże mam relacje przyjacielskie, partnerskie, które to oni w tą współczesną historię pisali tych sukcesów i
tworzenia właśnie takiego właśnie fundamentu sportowego dla tego klubu. No jest to na pewno wielka satysfakcja, widząc tak znamienite grono piłkarzy, można powiedzieć, w jednym miejscu i w tak wspaniałej formie przedstawionym.